Witamy wszystkich bardzo serdecznie. 106 odcinek GNM Plus. Razem ze mną jest Mateusz Zdanowicz. Tak, i Mateusz Widut również z tej strony. I zaczynamy, w co ostatnio grałeś? Standardowe pytanie. Ja pierwszy, chyba oboje dziś odpowiem podobnie, bo w nic z nowości żadnych, ani z żadnych nowych gier. No nie, wiem w co grałem. W Donkey Konga, tego, którego pożyczyłeś Pawłowi i zrobiliśmy recenzję. To ja sobie tylko tam dogrywałem trochę i powiem ci, że na tym tabletopadzie to jednak trochę dziwnie się steruje. W ogóle sterowanie jest odwrócone, po dwa przyciski na tę samą akcję i tak dalej. Jest, tak jest w każdej platformówce na Wii U, znaczy, przynajmniej w Mario. Ale jest zaskakująco wciągająca, jest wymagająca. Walki z bossami są trudne, pod chyba 30 razy tam widziałem, Paweł z Krystianem próbowali pokonać jednego, nawet tam z początkowych bossów, więc im dalej, to tym zapewne jeszcze trudniej. A oprócz tego w Yoshi New Island też była już recenzja, to tam sobie chwileczkę pograłem i faktycznie to jest bardzo cukierkowe, bardzo dziewczęskie i bardzo, bardzo proste. Tu mamy dwie gry Nintendo, która jedna jest bardzo trudna, druga jest bardzo łatwa, co w ogóle ciekawie, no, ale chyba ten powrót się zbytnio nie udał. No nie, widać, że ten Donkey Kong jest bardziej dla takich normalnych, no nie dla dzieci, tak można powiedzieć. Dziecko też to może zagrać, ale nie sądzę, że ukończy poziom bez pomocy. Natomiast Yoshi's Island jest na odwrót właśnie. Chyba że chcesz wszystko zebrać w Yoshi's Island, to może być trochę trudniejsze. A tam jest zupełnie inne tempo, nie biegniesz sobie po prostu i tak dalej. Więc w nic więcej ja nie grałem, ty... No ja też nie, w Counter-Strike'a tylko pogrywam i tyle. Nie przygotowujesz się do World of Tanks, wyjazdu naszego przyszłotygodniowego? Też pogrywałem trochę World of Tanks, ale strasznie wolno mi to idzie, odblokowywanie tych wszystkich nowych modeli. I strasznie słabe jestem w to, więc nie chcę grać, bo jest mi przykro po prostu, jak to gram za długo. No, na Xboxie też powiem, że nie wymiatam zbytnio, więc uwaga właśnie. Nie wiemy, czy wrócimy na niedzielę i nie wiemy, czy nagramy następny odcinek podcastu po prostu, bo prawdopodobnie ja na przykład w poniedziałek dopiero będę. No fakt. Więc ewentualnie jakoś jeszcze damy znać po prostu na Facebooku, czy odcinek 107 się pojawi, czy nie, ale wracajmy do 106 i tutaj pierwszy temat, który przygotowałeś ty, znaczy więcej o tym wiesz, bo Dragon Age Inkwizycja, nowe szczegóły się pojawiły. Tak jest, nowe szczegóły z magazynu Official Xbox Magazine. W nowym numerze jest zapowiedź. Jeden z użytkowników forum oficjalnego BioWare po prostu wypisał te najważniejsze szczegóły. I nikt tam tego jakby, no, niektórzy mówią, traktują to jako plotki, ale ja nie sądzę, bo to wiesz, doświadczony jakiś użytkownik tego forum, sprawdzałem, więc i kiedyś też już wypisywał rzeczy z tego magazynu, więc można raczej temu zaufać. W każdym razie najważniejsza chyba informacja to to, że ma znaleźć się w grze podobno około 40 zakończeń aż. Więc to jest ciekawe i Mark Dera, czyli główny producent gry, podkreślił, że różnice między tymi wszystkimi zakończeniami mają być istotne. No to żeby to tak znaczy. Nie było tak jak w Falloutie New Vegas, że tam chyba dodali jedną rzecz na całej scence i to już było oddzielne zakończenie, więc lepiej, żeby to było jakoś lepiej zrobione. Chociaż wydaje mi się, tyle zakończeń, okej, jak są sensowne, ale tak naprawdę w Wiedźminie mieliśmy ile? 3 możliwe chyba, 3-4. Tak, teoretycznie były 3, ale wiesz, tam też mówili, że jest ich więcej i faktycznie jakieś tam szczególiki, jak się poddaje, to no, można powiedzieć, że było ich kilkadziesiąt czy kilkanaście. No to ciekawe, czy ile tych różnych takich głównych wariantów będzie przygotowane dla Dragon Age'a, ale coś jeszcze? No tak, tam były na przykład takie informacje, że odwiedzimy 5 krain kontynentu Tedas, czyli Fereldan, Wolne Marchy, Orles, Nevarę i Dales, czyli w porównaniu do, szczególnie do dwójki, gdzie chodziliśmy właściwie tylko po jednym mieście. To jest bardzo dużo. I oczywiście będą one bardzo różnorodne, to było widać na takim trailerze, który był jakieś 2 tygodnie temu, gdzie twórcy pokazywali wszystkie lokacje, że więc trafimy praktycznie do każdego możliwego środowiska. Będą pustynie, jakieś dżungle, jakieś ośnieżone góry, więc to będzie fajne na pewno. Praktycznie jak w Gothiku trzecim, też tam był bardzo duży teren i właśnie też tam było, po prostu mieliśmy te wszystkie różne klimaty, krainy. Ciekawe w ogóle, jak to będzie, bo okej, można zrobić te kilka krain, ale one mogą być po prostu na małym terenie jakby skomplikowane, a ciekawe, jak duży będzie ten Dragon Age. No ma być większy od jedynki, od dwójki to na pewno, nie? Ale skoro ma być większy od jedynki, a jedynka wcale nie była mała, więc będzie dobrze raczej. I w każdym razie nasze działania w tych krainach mają wpływać jakoś na te lokacje, czy nie wiem, jak pokonamy jakichś bandytów, czy coś tam, to jakiś szlak handlowy może się otworzyć w tym miejscu, w którym to zrobimy, bo już nie będzie tych bandytów i tak dalej. Więc coś, jak podobne rzeczy zapowiadają też twórcy Wiedźmina, że też mamy wpływać jakoś naszymi działaniami
na funkcjonowanie, życie mieszkańców w różnych krainach. No i co jeszcze? Projektanci zapewniają też, że nie dodadzą żadnych nowych towarzyszy w dodatkach DLC, więc to jest nowość. Szczególnie jak na BioWare. Szczególnie zawsze... w ogóle jak na wydawcę Electronic Arts, pamiętajmy. No właśnie, bo twórcy podkreślają, że po prostu każda postać ta ważniejsza obecna w Dragon Age Inquisition jest bardzo powiązana praktycznie z całą fabułą i po prostu oni nie chcą wycinać. Napisali, że mogliby, gdyby umieścili ich na płycie od razu, ale to się graczom nie podoba, więc nie robią czegoś no, takiego. Raczej niech się nie bawią w Capcom i tak dalej. Ale tutaj taka mała dygresja, bo Electronic Arts, jak pamiętamy, jest taki konkurs, złotą kupę się wygraje. No niestety, tak. Jest taka kupa, czyli na najgorszą firmę chyba na świecie, albo amerykańską. Tak, no ale... i w tym roku, o dziwo, Electronic Arts nie zdobędzie nagrody finałowej, bo już w kwalifikacjach odpadł. No i to nie zaskakuje. W ogóle to zawsze było dziwne, ten plebiscyt cel, bo wiadomo, że najbardziej aktywni w internecie są gracze, nie? Którzy znają te firmy i robią jakieś spędy na forach i tak dalej. I wiadomo, że takie firmy będą zawsze mieć jakby większą szansę na zdobycie tej pięknej nagrody niż jakiś tam, nie wiem, producent ubrań czy czegoś takiego, czy jakiś inny. Więc... Może Bank of America tym razem. Zobaczymy. Ale wracajmy do Dragon Age'a. Coś jeszcze tam tak, jeżeli ktoś spodziewał się prologu podobnego jak w jedynce, to niestety będzie się rozczaruje, bo prolog ma być identyczny dla każdej rasy oraz klasy. No ale te decyzje, które tam poczynimy w tym prologu, wpłyną na biografię tej naszej postaci, która jest inkwizytorem i prowadzi tytułową inkwizycję. Natomiast co jeszcze? Nasz inkwizytor będzie jedyną osobą będącą w stanie zamykać przejścia do demonicznej otchłani, więc jesteśmy znowu jakimś wybrańcem, jakimś specjalnym. Trochę mi tutaj zaleciało w ogóle Ryzen 2, tam też była inkwizycja, jakieś takiego. Tam światy, potwory i tak dalej. No i w każdym razie wiadomo już to już od dawna, że nie będzie jednego bohatera, sami wybierzemy imię i tak dalej. I rasę i klasę też, znaczy klasę to wiadomo, ale rasę też będziemy mogli wybrać, ale będą tylko 4 głosy w sumie, po 2 dla płci, niezależnie od rasy, bo twórcy powiedzieli, że gdyby przygotowali więcej, to po prostu nie zmieściłoby się to na jednym dysku. Co można zrozumieć, bo to ma być jakoś bardzo duża gra i wszystko będzie no, udźwiękowione. W końcu nie będziemy mieli niemego bohatera, który tak naprawdę tylko napisami z tak, dialogami tak jak w leci. No, to mi się podobało nawet w jedynce. Czemu nie? W dwójce już było inaczej. Takie staroszkolne, bym powiedział. Bo zazwyczaj tak to było tworzone, ale tu fajnie, no bo BioWare, no to Mass Effect, to jakoś no tak. Fajnie połączyli to wszystko. I co jeszcze? Jeszcze wiadomo, że zmiany w systemie zbroi będą, czyli na przykład jak będziesz magiem, to będziesz mógł ubrać ciężką zbroję też, więc to jest interesujące. Wow. Oczywiście będą jakieś, że tak powiem, kary za noszenie niby nie tych zbroi, ale będzie można ich używać, więc to jest takie zawsze jakieś fajne, taki fajne urozmaicenie, jeżeli chcemy sobie utrudnić życie. I pojawią się też specyficzne przedmioty, które będzie można wykorzystać w trakcie walki. Przykładem w tym artykule był słoik z pszczołami, który możemy rzucić we wrogów. Żeby... Oj, jakie poważne dark fantasy. To nie, Dragon Age nigdy nie było dark fantasy, więc... No nie wiem, zobaczymy jak to będzie w każdym razie, że zapowiada się moim zdaniem. Gra pojawi się jesienią, ale tak, nie wiadomo jaki. No podejrzewam, że jednak wrzesień, październik jakoś tak będą jakoś tak, celować. Nie wiem czy widziałeś tą listę na blogu PlayStation, którą opublikowano, te gry, które się ukażą w tym roku, to właśnie Dragon Age było jeszcze pod jesienią, więc chyba na październiku się kończy, tak? Tak mi się wydaje, o ile dobrze myślę. Ogólnie jesień? W grudniu czy listopad dopiero. Też. No to, ale to zawsze trochę inaczej działało, bo jak twórcy zapowiadają, że coś się ukaże zimą, to praktycznie wiadomo, że nie wyjdzie przed początkiem stycznia nawet. Tak naprawdę do połowy chyba listopada jest jesień w branży growej, więc na pewno zagramy. No, zapowiada się duża, dobra gra, o dziwo. Może w końcu mnie Dragon Age zainteresuje, bo w dwójkę muszę przyznać się bez bicia, nie grałem, bo jak zobaczyłem na Falconie, tam był jeszcze chyba rok przed premierą, taki wczesny build na PlayStation 3 i po prostu... Tak, to nie wyglądało ładnie. To wyglądało wręcz tragicznie. Jakoś mnie to wszystko odrzuciło. W jedynkę próbowałem kilka razy grać, ale... A na konsoli? Nie, na PC-cie próbowałem grać Dragon Age Origins. Chyba już ten taki kompletny zestaw Dragon Age'a pierwszego. Zawsze do jakiegoś momentu dochodziłem, ale strasznie nudziło mnie. No nie wiem, ja miałem inaczej. W każdym razie dobrze, że będzie można w tym Inquisition jakby w końcu dobrze grać na padzie. Więc może nawet na konsolę sobie zagram. Tym bardziej, że twórcy przygotowują jeszcze ten system twierdzy, że będziemy mogli sobie jakby wykreować własnego save'a, żeby między
generacjami można było sobie przenieść właśnie decyzje. No, Wiedźmina nie zagramy. Wiedźmina trzeciego, Dziki Gon jeszcze w tym roku. No i dobrze, bo to za dużo by było trochę tych RPGów dużych. Dwa duże RPG zostały na jesień. Właśnie Dragon Age i Lords of the Fallen. Czy o czymś jeszcze zapominał chyba? Na jesień nie. Latem będzie jeszcze Risen nowy. Więc... A no tak, w sierpniu już. To też poniekąd czekam, chociaż dwójka zawiodła moje oczekiwania. I myślę, wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o tych nowych rewelacjach związanych z Dragon Age'em. Czy to wygląda tak, jakbyście sobie to wymarzyli? Czy chcielibyście zagrać w taką grę? Czy w ogóle się wam to podoba? Powiedzcie, czy graliście w poprzednie Dragon Age i co o nich sądziliście, bo w porównaniu do poprzednich części serii chyba będzie tutaj jedna z taka totalna rewolucja, ewolucja bym powiedział troszeczkę. Moim zdaniem na plus. Lubię bardziej właśnie takie dwójka, action RPG niż zwykłe RPG. Dwójka to też była ewolucja duża, tylko na trochę w złym kierunku. No niestety, zły tor obrali, chociaż wiem, że na przykład Marcinowi od nas z redakcji bardzo się podobała i przechodził po chyba ze trzy razy, a jedynki, tak jak ja, również go znudziła. Więc my kończymy już ten temat i przechodzimy teraz do tematu związanego z Titanfallem. Respawn Entertainment, czyli studio odpowiedzialne za Titanfalla, chce karać graczy, którzy używają różnych cheatów, łamią całą grę, zabierają przyjemność wszystkim uczciwym graczom, którzy nie używają jakichś kodów, tam modów i tak dalej. Ale to nie jest nic nowego, nie tylko ten sposób, w jaki to robią, jest bardzo ciekawy, bo studio przygotowało dla takich cheaterów specjalne serwery, na których będą grali sami cheaterzy, więc wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie niż banować kogoś na zawsze i po prostu ta osoba nie może wrócić do gry, musi ją kupować jeszcze raz, a jeśli w ogóle dostaje bana na IP, to jest bardzo przykro. A tutaj daje im się taką nauczkę, z której mogą wynieść lekcję. Tak, to będzie bardzo ciekawe. Chciałbym pooglądać filmiki jakichś ludzi, którzy będą grać właśnie na takich serwerach. To jest ciekawy bardzo sposób, bo można powiedzieć, że z jednej strony nie marnuje pieniędzy ta osoba, która oszukuje, i może sobie pograć, tylko nie wiem, czy to będzie zbyt przyjemna rozgrywka. Chociaż też z drugiej strony, jak wszyscy będą mieć te cheaty, to może będzie tam jakiś balans rozgrywki zachowany w miarę. Ale to jest fajny sposób, bo nawet szczerze mówiąc nie zauważyłem na PC-cie przynajmniej żadnych cheaterów. Chociaż wiadomo, jak to było w grach siedziałych, jeżeli ktoś jest dobry, to od razu jest wyzywany cheaterem. No zawsze tak jest. Że... Chociaż powiem ci, ostatnio grałem w Call of Duty Black Ops. Nie, przepraszam, nie Black Ops, w Ghosta ostatniego Call of Duty grałem. I też sądziłem, że chyba gram z jakimiś cheaterami, bo naprawdę niektórzy mają taki refleks, albo rzeczywiście używają jakichś tajnych, magicznych programów, że po prostu po zobaczeniu danej osoby od razu padałem, więc to też było jakieś podejrzane bardzo. I mam nadzieję, bo to wiadomo, Respawn Entertainment, to ci panowie, którzy tworzyli te pierwotne, najlepsze Call of Duty, że jednak Infinity Ward, czyli ludzie, którzy jeszcze tam zostali w tym studiu i Treyarch, posłuchają swoich kolegów i też spróbują wprowadzać, bo wydaje mi się, że to jest godny zauważenia, po prostu w sensie przenoszenie na inne serwery takich graczy, bo to mogłoby się, wydaje mi się, przyjąć. To trochę przypomina ten system, może nawet ma coś wspólnego z tym systemem reputacji na Xbox One, który wprowadzono niedawno, bo tam jest coś takiego, że gracze mogą ci raportować, jeżeli na przykład, nie wiem, przeklinasz podczas gry czy coś takiego, albo właśnie już podejrzewają, że używasz kodów i dostajesz kolory różne. Jeżeli jesteś na czerwonym, to właśnie jesteś już tym, no, tym najgorszym. I może to też ma związek z tym właśnie, z tym systemem Xboxa One, że zrobili coś takiego, że bo właśnie to też ma wpływać na matchmaking, przynajmniej na Xboxie One, i to też przeszło przy okazji na inne platformy. Bo to też jest, wiesz, też muszą utrzymywać więcej serwerów, nie? Z tych specjalnych dla cheaterów. To jest też zawsze takie... No to teoretycznie, po prostu, nie no, wydaje mi się, że są dane serwery i po prostu się oddziela te kilka i przygotowuje się właśnie tam taki zestaw tych wszystkich graczy. No tak. Bo gracze są, tak? I nie ma ich, czy są, to jest określona liczba tych serwerów i przydzieloni są gracze, więc po prostu wystarczy to jakby rozdzielić, podzielić i wszystko powinno działać. Jeszcze a propos Titanfalla, to też Vince Zambella, tak on się bodajże nazywa, napisał na Twitterze, bo jeden z graczy go zapytał, jak będzie z mapami nowymi, i okazało się, że wszystkie mapy, które się pojawią, będą za darmo po prostu udostępniane, więc to jest fajne, szczególnie, że biorąc pod uwagę, że to jest EA,
Więc to mnie ucieszyło, szczerze mówiąc, że nowe mapki tak bardzo dużo, jak na współczesnego shootera 15 map na premierę, to jest moim zdaniem bardzo dużo. No w porównaniu do innej gry, również od Electronic Arts, czyli z Garden Warfare, gdzie map jest dosłownie na jednej ręce można policzyć, no jednej właśnie. Dłoni i trybów rozgrywki, które są tak naprawdę dwa, no to masakra, tym bardziej tutaj warte zaznaczenia. Chciałem właśnie zrobić wideo recenzję na nasz kanał, ale 18 marca, dlatego się opóźnia, bo 18 marca Electronic Arts wydało, nie powiedziałbym, że to jest patch ani łatka, to jest po prostu darmowe DLC, które trzeba obligatoryjnie zainstalować. No i oczywiście problem jest taki, że nie da się tego zainstalować, bo przy 99% wyskakuje, że nieprawidłowy błąd jakiś wyskakuje, a nawet udało mi się raz to ściągnąć, to się nie instalowało, gra nie widziała tego. Spróbuję może jeszcze na innych konsolach, ale nie sądzę, żeby, nie wiem, mój Xbox był jakiś inny, no przecież wszystkie Xboxy są takie same. Próbowałem czyścić, instalować grę na dysku, odpalać z płyty, po prostu siedziałem kilka godzin na tym i niestety to nie działało, więc no Electronic Arts tutaj z jednej strony fajne rzeczy robi, a z drugiej strony nie działają te wszystkie gry. No ale faktycznie dużo map jest i to też jest ciekawe, bo na przykład twórcy Infamousa to też przygotowali, nadal przygotowują taką paczkę, która doda 5 godzin rozgrywki zadań pobocznych do gry i też całkowicie za darmo, więc w końcu jakiś taki przyjemny trend. I to jest takie właściwie połączenie rozgrywki normalnej z rozszerzone doświadczenie, tak trochę można nazwać, bo tam trzeba wchodzić do przeglądarki normalnej na PC-cie i sobie badać jakieś dowody, które znajdziemy w grze, więc to jest ciekawe. Teraz jest druga część udostępniona, mają być chyba 5 tych części, więc to jest ciekawe. Trzeba się logować i to... A propos, ja też próbowałem się zalogować po przejściu kawałka jednej z misji, niestety nie dało się zalogować, więc problemy ciągle... A stworzyłeś konto? No bo tam nie logujesz się swoim hasłem, wiesz, z PSN, też tak na początku myślałem. To znaczy to było tak, że skończyłem misję i się pojawiła ikonka, że muszę tam podejść. Jeśli tam podeszłem, to było zaloguj się i nie było to coś, że stwórz konto czy coś, no, tylko bo to po prostu próbowałem się zalogować, nie, odrzucało. No, bo to jest trochę źle wytłumaczone, musisz otworzyć stronę i tam zarejestrować konto, połączyć to konto z kontem PSN i dopiero wtedy ci się synchronizuje, ale już zmieniamy temat za bardzo. Muszę spróbować, więc wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o takim właśnie, powiedziałbym, nowatorskim rozwiązaniu panów odpowiadających za Titanfalla, takie dzielenie serwerów na graczy złych i dobrych, czy jest właśnie dobre, bo my sądzimy, że chyba dobre. A my przejdziemy teraz do tematu związanego z Assassin's Creedem. Jak wiecie, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o Assassin's Creed Unity. Tak, czyli... i też wspominaliśmy, że ma być podobno jakiś jeszcze jeden Assassin na konsolę poprzedniej generacji. Tylko wyjaśnimy dla tych, którzy jeszcze nie słuchali może poprzedniego podcastu, ale polecamy go przesłuchać, bo tam jest dużo więcej informacji. Assassin's Creed Unity to jest Assassin's Creed, który pojawi się wyłącznie na PlayStation 4, Xbox One i na PC-ta i będzie się rozgrywał podczas rewolucji francuskiej. No i wszystko ma wyglądać dużo lepiej, wiadomo, tak, bo konsole nowej generacji. Podobno właśnie ma wyglądać zauważalnie lepiej niż Black Flag na konsolach nowej generacji. Co jest ciekawe, bo już mówili, pamiętam, przed premierą Black Flaga, tak, to jest już next-genowy Assassin i tak będę teraz co roku mówić. Nie bardzo wyglądał, więc nie będziemy mieli po prostu Assassin's Creed'a, który pojawia się na wszystkich platformach, tylko jak jeszcze plotki donoszą, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy ten Assassin's Creed istnieje, czy nie, ale dużo wskazuje, że jednak tak. Pojawi się Assassin's Creed Comet, czyli produkcja przeznaczona dla Xboxa 360, PlayStation 3 i również PC-ta. Podobno właśnie PC-ta, bo trochę mi to zdziwiło, bo w tych najnowszych plotkach już nie ma mowy o PC-cie. No to było tak, na początku Kotaku powiedziało o tym Unity i o Comet, tylko że o Comet jeszcze nie znaliśmy żadnych szczegółów. Natomiast później jakaś francuska redakcja Gameblog umieściła informację właśnie o tym Comet, że niby akcja gry ma się rozgrywać po wydarzeniach z Black Flag w Ameryce Północnej, że mamy grać Templariuszem o imieniu Shay, tak jak w Broken Age. I no właśnie, to jest ciekawe, że mamy grać Templariuszem, a nie Asasynem, to jest już ciekawy element. Ale właśnie też, że mamy trafić do Nowego Jorku i też ma być dużo żeglowania i później Kotaku, którzy w ogóle jako pierwsi opublikowali informację o Unity,
Oni nie spisali tylko tych plotek, tylko potwierdzili z tymi swoimi źródłami, które powiedziały im za pierwszym razem o Unity, więc i oni potwierdzili te informacje, więc to jest ciekawe, że to praktycznie na pewno już będzie potwierdzone. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale warto zaznaczyć, że jeszcze pomiędzy tymi wszystkimi doniesieniami pojawił się również na stronie All Games Beta i od razu został też usunięty wpis ze screenem z informacji prasowej, która miała pojawić się, trafić po prostu do dziennikarzy 28 marca i tam była właśnie mowa o Assassin's Creed Comet. Tak, ale był fake chyba, nie? Skoro... Chyba, ale to też dziwne, że od razu to skasowali, a jednak się pojawiło i była tam mowa właśnie o tym Assassin's Creedzie, tyle że mieliśmy się wcielić w wnuka Adewale i mieliśmy grać również asasynem Templariuszem, tyle że naszym mentorem miał być Connor z Assassin's Creed'a trzeciego. To by było zaskakujące. No ale chyba te plotki się jednak nie potwierdziły. Nie, no bo to już trochę rozbieżne jest, nie? Bo tutaj dwa serwisy podają serwisy, które są dużo dłużej na rynku i mają jakąś reputację i naprawdę mają wtyki, wiedzą dużo więcej niż my i wszyscy dookoła, więc chyba jednak tutaj Assassin's Creed Comet będzie kontynuacją Black Flaga, tak można powiedzieć. Tak, i ma się połączyć niby z tym, co było w trójce, bo tam ma się też pojawić Adewale, ma się pojawić Kenway, tak się on nazywał, tak? Ojciec Connora. Tak. Więc to będzie ciekawe. Przy czym, jak się pojawiły te informacje, to już przestaję żałować, nawet jakby to nie wyszło na PC-cie, bo no jednak znowu ta Ameryka Północna to jest najgorsza lokacja, przynajmniej w trójce. Te miasta były takie jakieś nijakie, chociaż nie, może Nowy Jork będzie jakiś lepszy, lepiej odwzorowany, chociaż w tamtych czasach też nie była to metropolia, prawda, więc... No ale już aspirowała, więc to jest ciekawe, że już tam powoli wszystko stawało się takie bardziej nowoczesne, więc... No, nie wiem, jakby to tak naprawdę wyglądało. Tam nie ma niskich budynków, pamiętajmy. No też fakt, ale jeżeli ktoś lubi żeglowanie, to w Unity go nie znajdzie, ale już znajdzie właśnie w tym Comet podobny, bo tam mamy wzdłuż tego wybrzeża amerykańskiego wschodniego sobie żeglować, więc twórcy jednak nie porzucili tego zupełnie systemu. I takie pytanie do nas i do was wszystkich, wypowiadajcie się również w komentarzach. Co sądzicie o właśnie robieniu takich dwóch Assassin's Creedów, bo okej, ja jako fan się cieszę, że będę miał tak naprawdę dwie gry z jednego uniwersum, które bardzo lubię i jestem po prostu zafascynowany, kiedy się pojawia taka historia troszeczkę z fikcją, można poznać nawet miejsca wirtualnie, odwiedzić starożytne czy tam współczesne mniej lub bardziej lokacje i zobaczyć, jak to mniej więcej mogłoby wyglądać albo wyglądało kiedyś. I czy to jest dobre takie posunięcie, bo tutaj gracze znowu zostaną bardzo podzieleni, no bo ja oczywiście chciałbym zagrać na przykład w tego Kometa również na Next Genie i zobaczyć taką ulepszoną wersję. I znając życie, on się ukaże tylko później trochę na Next Genach. Zamienią pewnie, wiesz, zrobią wydanie tego, tak jak mówią ostatnio. Na pewno, bo to jest Ubisoft, więc... Ale w każdym razie jeszcze chciałem powiedzieć, że w tym Comet... Nie wiadomo, czy tam będzie też usprawniony ten system, bo wiadomo, że w Unity podobno mają usprawnić ten system parkouru i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe mnie, czy te wszystkie usprawnienia też się zmieszczą w tym Comecie. Dobrze by było w każdym razie. No, ale podejrzewam, że może być jednak z tym problem, no bo tutaj mamy chyba tak naprawdę jeszcze troszeczkę ulepszony silnik i jednak wszystko jest projektowane tak, by jakby zasoby tych wszystkich nowych konsol to pożarły, dobrze przetrawiły i nam zaprezentowały, a na starym sprzęcie może być z tym różnie. W każdym ale... razie, nawiązując do wypowiedzi, nie pamiętam, jak on się nazywał, dyrektor kreatywny z Ubisoftu, był wywiad ostatnio, on mówił, że nie porzucą jeszcze konsol starej generacji przez parę lat, więc możemy się spodziewać, że tak będzie jeszcze za rok. No to jest 160 milionów konsol na świecie, no... Jednak potencjalni nabywcy troszeczkę ich jest więcej niż posiadacz Xboxa One i PlayStation 4, ale ja ogólnie podziwiam Ubisoft, że po prostu... Że im się nie nudzi. Nie, nawet nie chodzi o to, że zrobić dwa projekty, dwie po prostu ogromne gry, no i po prostu skąd tyle ludzi? Ja wiadomo, że tysiące, dosłownie studia, które pracują nad pojedynczym Assassin's Creedem, to jest około 1000 osób. No to tutaj może być dwa razy więcej, 2000 osób na dwie gry. No to jest naprawdę coś niesamowitego, więc wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o tych rewelacjach związanych z Assassin's Creed Comet. A my przejdziemy teraz już do ostatniego tematu związanego z Oculus Riftem.
jeden z największych chyba newsów, chociaż takich może powiedzmy troszkę bardziej okołogrowych. Mark Zuckerberg jadł sobie kolację ostatnio wieczorem i sobie pomyślał, że kupi sobie Oculus Rift. No i sobie kupił za 2 miliardy dolarów. Tak wykupił jest całą technologię, całą firmę. Teraz prawa należą do niego i w sumie jakieś bardziej szczegółowe informacje się pojawiły? Nie, nie. On tylko tam, mamy tu informację, znaczy to, co napisał na Facebooku, wiemy tylko, że on twierdzi, że po grach uczynimy z Oculus platformę dla wielu innych doświadczeń. Wyobraźmy sobie na przykład miejsce w pierwszym rzędzie na meczu, naukę w sali pełnej osób z całego świata, czy konsultacje z lekarzem twarzą w twarz, a to wszystko z domu po założeniu na głowę gogli. Więc takie chcą zrobić z tego też, no nie tylko do gier, ale on też zaznaczał, że jakby priorytetem pozostaną cały czas te gry, prawda, normalne, czyli to, co planowało zrobić ta firma Oculus VR z tymi goglami. No i to jest całkiem prawdopodobne, bo straszny hejt się jakby w internecie rozpętał, bo no wiadomo, jak duża korporacja coś przyjmuje, to zawsze jest coś takiego, prawda, są takie reakcje. A nie wiem, czy one są uzasadnione, bo właściwie Facebook jeszcze nie zepsuł niczego, co przejął, prawda? On chyba Instagram też przejęli całkiem niedawno. Tak, tak. Ostatni, i to praktycznie znaczy, pozostało niezmienione, nie? Z tego, co mi się wydaje. Instagram nawet, powiedziałbym, dużo wcześniej. Ostatnio przejęli WhatsApp, taka aplikacja, która była czatem i korzystało naprawdę kilkanaście milionów osób z niej. Po prostu użytkownicy zawiedli się, ale na razie przecież Zuckerberg nic na razie z tym większego nie zrobił. Zapowiedział tylko, że Facebook Messengera wycofa i wykorzysta tą technologię z WhatsApp, by stworzyć właśnie jakiś taki ciekawy czat dla Facebooka, ale mniejsza z tym. Takie pytanie zasadnicze, które wiele razy sobie zadawaliśmy podczas komentowania w ogóle jakichkolwiek informacji związanych z goglami, czy tam okularami, hełmem, można też tak powiedzieć, tak rozszerzonej rzeczywistości, to jest to, czy to jest w ogóle praktyczne, czy będzie ci się chciało nałożyć to, siedzieć powiedzmy z 90 minut i oglądać mecz, nie wiem, siedzieć w pseudoszkole. Ja sobie tego za bardzo nie wyobrażam. Jako jakieś doświadczenie, tak, można sobie raz na jakiś czas, ale to by musiało naprawdę być jakieś tanie, no bo a to jest może to samo, troszeczkę wyjść z tego PlayStation. No. To jest to samo, co mówiliśmy tydzień temu, jak mówiliśmy o PlayStation, tym VR, Morfeuszu, tak? Że tak, właśnie tak. To może być tylko dobry jakiś tam doświadczeń, ewentualnie do takich gier jak Gone Home czy Stanley Parable, gdzie sobie chodzimy, patrzymy na coś. Ale to już mniejsze o to, bo mi się zdaje, że to, że Facebook wykupił Oculus VR, to może nawet im pomóc, nie? Bo jednak Facebook ma pieniądze, a Oculus jakby nie spał na kasie, tak jak Zuckerberg. Tak naprawdę to gracze sfinansowali ten cały po części, projekt. Nie? To też mnie trochę dziwi. Jakby wszyscy zapomnieli, że na Kickstarterze gracze, ta firma nie zebrała wszystkiego, tylko jakiś tam procent, a resztę miał od inwestorów, więc to nie jest tak, że tylko gracze to sfinansowali. No ale w każdym razie jeszcze niedawno Michael Abrash, specjalista od wirtualnej rzeczywistości z Valve, przyszedł do, wczoraj chyba nawet, o tym poinformowano, w sobotę, że przeszedł właśnie do Oculus VR, czyli już pracuje z Johnem Cormackiem między innymi, Carmackiem, przepraszam, i on twierdzi właśnie, że przejęcie Oculus przez Facebooka oznacza, że wirtualna rzeczywistość stanie się tym faktem szybciej i że będzie taka, jak ma być, właśnie dzięki zasobom, jakimi Facebook dysponuje. No wiadomo, z Facebooka praktycznie wszyscy korzystają. Wszyscy, którzy są zainteresowani powiedzmy jeszcze takimi tematami poniekąd, więc jeśli Facebook postanowi coś wylansować, to mu się bardzo uda. I teraz też mnie naszła myśl, że przecież Google robi Google Glass, więc tak naprawdę taka, powiedziałbym, uboższa, minimalnie, znaczy nie chodzi o prezentowanie treści, ale też bycie, jakby połączenie człowieka z urządzeniami i dawanie jakiegoś doświadczenia, że nakładania też musimy nałożyć okulary, chociaż na przykład ja mam dobry wzrok, no nie noszę okularów, ale jednak jestem bardzo zainteresowany zakupem Google Glass, jeśli się pojawią w Polsce i sprawdzenia tego, jak działa, bo to jest bardzo interesujące. I to samo może się stać, wydaje mi się, również z tym Oculusem, w ogóle hełmami rozszerzonej rzeczywistości. No i mi się też wydaje, że przejęcie, tylko też Google Glass to jest trochę bardziej subtelne, nie masz okulary normalne, no to tak. Wygląda całkiem fajnie nawet, a to jest jednak hełm taki zamknięty. Ale też możliwe, że będzie trochę tańsza ta finalna wersja tego urządzenia, skoro teraz Facebook
to będzie wypuszczał, a nie Oculus VR. Tak mi się wydaje, nie? Bo wszyscy myślą, że o, teraz w ogóle będą same reklamy i zaproszenia znajomych teraz w wirtualnej rzeczywistości, ale... Tym bardziej, że teraz też mają jakby dużego konkurenta, który się zapowiedział, czyli ten hełm Morfeusza dla PlayStation 4, więc też będą musieli jakąś konkurencję, jakieś ruchy wykonać tak, by być konkurencyjnymi i po prostu przekonać tych wszystkich użytkowników jednak do skorzystania z Oculusa, a nie Morfeusza. Więc faktycznie, zapewne też się będą pojawiały z czasem i jakieś takie tańsze wersje z Chin, jakieś, Pewnie, nie wiem, Oculus Riftus i takie inne. I wszystko stanieje. Zobaczymy, czy to się jakby rozszerzy, jednak ludzie się tym zainteresują, bo dla mnie to jest jedna wielka niewiadoma, ale świat się zmienia, więc może... Może jeszcze za, nie wiem, za 5 lat będziemy tutaj siedzieć w tych hełmach i robić Kinem Plus odcinek 500. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Bo nie wiem, czy już pytać. Niespecjalnie. Chyba wyczerpaliśmy troszeczkę temat. Bardziej to pytanie do was, co sądzicie o tym, bo można tu dużo spekulacji na ten temat powiedzieć o właśnie o tym Facebooku, który kupił Oculusa i w ogóle całym temacie tej rozszerzonej rzeczywistości. No a to był 106. odcinek GN+ i razem z wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut. Trzymajcie się.